Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Bóg przychodzi w tym, co jest codzienne i zwykłe. Jest obecny w najbardziej prozaicznych sprawach, bo taka po prostu jest miłość. Przychodzi, aby dać się odnaleźć, aby człowiek był w stanie ją przyjąć. Bóg jednak swoją obecnością nie chce nas do czegokolwiek zmuszać. Ostatecznie przecież chodzi o to, abyśmy Go pokochali, a do miłości nie można nikogo zmusić. Dlatego daje każdemu z nas czas. Czas rozpoznania Jego cichej i pełnej pokory obecności. Czuwanie, do którego wzywa nas Jezus, wyraża się nie tyle w wypełnieniu woli Bożej, ale bardziej właśnie w tęsknocie oczekiwania, pragnienia Boga. To z tego pragnienia może rodzić się siła do zmiany świata i wytrwania w tym, co dobre i słuszne. To ta tęsknota nadaje najgłębszą treść i sens naszej codzienności, przygotowując nas do tego najważniejszego spotkania.